Cześć kochani, dzisiaj zaczynamy mega nietypowo, ponieważ co prawda jest to o tuningu, ale nie o żadnych realizacjach. Jesteśmy na największych targach tuningowych na świecie w Las Vegas, na SEMA Motor Show i zobaczcie sami, jak to wygląda. No frontin' allowed, I don't think you hear me clear, ain't no frontin' over here. How many times I gotta say I'm the truth, huh? Real deal, why these other rappers lying the booth? I'm in the lab with a pen and a pad, writing my ass off. Sick with the flow, boy, I stay with a bad cop. Nah, it ain't contagious, more like outrageous. Got a catalog of rhymes, you could turn the pages. Never shine a light on me, cause I don't need it. Pictures in my crib of me everywhere, I'm so conceited. Nah, they just gifts from friends, fans, and family. And I still get respect from people that can't stand me. The proof is in the pudding, cream rise to the top. It takes more to have a city on lock than just rapping. Nut riding and jaw jacking is at an all-time high. Miss me, keep passing me by. Name dropping just to get you some props. That shit, it really needs to stop. This is where I thicken the plot. It's no fronting now, no fronting allowed. I don't think you hear me clear. Ain't no fronting over here, there's no fronting. Dobra, weszliśmy, jesteśmy w środku, trzeba było chwilę zaczekać na takie budżety i tak udało się, bo wcześniej się zarejestrowaliśmy, nie musieliśmy stać w wielogodzinnym korku. Jesteśmy umówieni dzisiaj na kilka spotkań biznesowych, ale znajdziemy na pewno czas dla Was po to, aby pokazać, co na tych targach się dzieje, ponieważ tutaj możemy wszelakiego rodzaju tuning zobaczyć, począwszy od zewnętrznego, wewnętrznego, od wyposażenia. Naprawdę, naprawdę wszystko, co tylko można sobie wymarzyć, tutaj zobaczycie. Także ruszamy z małą wizytacją. No i co? Do zobaczenia za chwilę. Dopiero co weszliśmy i zobaczcie przedsmak tego, co nas czeka. Tutaj naprawdę są nieograniczone limity budżetowe. Zobaczcie, od wizji po realizację jesteśmy na stoisku firmy Soponami. Żadna markowa firma, ale auto jest naprawdę maksymalnie doposażone, począwszy od tego, że ma white body, customowe koła, do tego zawieszenie pneumatyczne, także mega, mega, mega fajna zajawka. Dobra, jesteśmy tutaj na stoisku firmy Renner. Jest to tuner, który przerabia od podstaw stare BMW-ki. Zobaczcie tutaj na tą E30. Na moje oko to jest C60 M5 motor, także naprawdę customowo. Do tego własnej produkcji koła, jak zawsze to na targach są również piękne hostesy, warto zobaczyć. Jak widać, tutaj można spotkać wszystko, od felg po zaciski hamulcowe. To jest hala takich młodych wystawców lub firm, które się pierwszy raz wystawiają. I tu jest między innymi firma, domyślam się, albo z Tajwanu, albo z Chin, która proponuje właśnie zaciski hamulcowe. Mamy również tutaj firmę z felgami, jest tutaj mnóstwo naprawdę firm z Azji. Zobaczcie, jakie duże blanki mają, jaki concase są w stanie zrobić. To oczywiście jest do aut offroadowych, do żadnego osobowego samochodu byśmy takich felg nie założyli, ale też widać, że coraz więcej tych chińskich czy tajwańskich firm naprawdę robi coraz ładniejsze designy. Tu widać, że ramię aż wchodzi na overlip, a tutaj jest dopiero w tym miejscu przykręcane, tak samo mają kute monobloki. Tutaj widać firma rzekomo jest od 82 roku, także nie jest to młoda firma, która wykonuje. Zaraz porozmawiamy z nimi, ciekawy jestem właśnie, czym się zajmują. Jesteśmy na stoisku oficjalnym Jeepa. U nas byśmy poszli do salonu Jeepa i zobaczylibyśmy standardowy, seryjny samochód. Tutaj są maksymalnie doposażone przez samego Jeepa akcesoria. Zobaczcie na błotniki, na customowe opony. Oczywiście tutaj są troszeczkę inne reguły prawa, ponieważ zobaczcie, jak te koła wystają w stosunku do fabrycznego. U nas by to zostało zabrane. Ale to nie jest tak, że te firmy mają własne brandy. Zobaczcie, tutaj mamy kute koła od marki Vossen. Także korzystają z najlepszych producentów na świecie. Z tyłu tutaj za mną mają akcesoria, które są w postaci jakichś tylnych mostów. Pewnie one są wzmocnione. Tutaj mamy również koła offroadowe. Zobaczcie, typowo takie pustynne auto, które zostało przerobione. Również od początku do końca zmodyfikowane. Także naprawdę jest tutaj co oglądać. Każdy z producentów, czy to Jeep, czy Chevrolet, czy Ford, mają zawsze swoje sztandarowe stoiska i produkty. Zobaczcie tutaj, mają ściankę z akcesoriami, które fabrycznie można auto wyposażyć. Tutaj są do Wranglera
drzwi z siatką, które no, zamiast fabrycznych drzwi, seryjny zderzak, light bar. Mamy tutaj sportowe obudowy filtrów powietrza, także jest tego naprawdę cała masa. Jak również za mną, zobaczcie, tutaj jest auto elektryczne. Także idą też na pewno, mimo że każdy nie lubi elektryfikacji, jak to mówią, ale naprawdę bardzo, bardzo fajnie to wygląda. Tu mamy już kolejne stoisko, tym razem mamy rama. Tutaj też jest tuningowany samochód, też akcesoria. To jest duży amerykański producent, który robi akcesoria, to jest Mopar. I widać, tu są układy wydechowe, progi. Duży intake jest do silnika, dodatkowe koło do powieszenia z tyłu. Także naprawdę fajnie to zrobili. Tu mamy coś dla fanów motocrossu. Sam kiedyś byłem mega zajawkowy na ten sport. Zobaczcie, oni pokazują, że auto offroadowe może być do wszystkiego. Tutaj jest przygotowane na stoisku rama specjalnie do wożenia na motocykli. Dwa mamy motocykle, podłoga jest specjalnie przygotowana, specjalne są stojaki wywiercone do tego po to, żeby motocykl wjeżdżał, zapinać z przodu, z tyłu i mogą jeździć. Naprawdę wygląda to nieziemsko. Zobaczcie, nawet taka prozaiczna rzecz, bo wiadomo, że Amerykanie szczupli za bardzo nie są, że mamy próg załadunkowy po to, żeby nam się komfortowo wsiadało. Mamy tutaj wyjątkowe stoisko dla ludzi, którzy lubią świecidełka, tak zwane bling bling. Zobaczcie, na pewno z was jest wśród was ktoś, kto chciałby mieć takie felgi w samochodzie. Oprócz tego te felgi również mają swoje customowe do motocykli, że każdy może sobie zamówić. No wygląda to po prostu nieziemsko. Złote, a skromne. Dla najbardziej wymagających mamy tutaj felgi, które są pokryte 24-karatowym złotem. Także naprawdę czuć pieniądz od tego. Jak sama nazwa mówi, Luxor. W skrócie A13, A13. Zobaczcie, tutaj mamy chyba jedyną wersję na świecie McLarena 720S w pakiecie karbonowym Ten Six firmy. Zobaczcie, jak wygląda. To jest niebieski karbon razem z czarnym. Do tego niesamowicie piękne felgi. Całe nadwozie jest white body, czyli mamy tutaj niesamowicie błotniki poszerzone, przez co udało się producentowi zrobić już z przodu ekstremalny concave, który niejednokrotnie nie udaje się zrobić nawet w tylnych kołach. Tu jest coś dla fanów naprawdę ekstremalnego concave'u. Jakby jeszcze tutaj ten rotor zdemontować, to by było widać, jaka ta felga jest duża. Mamy rozmiar 21. Szacuję, że tu jest około 12 cali, 11,5 cala szerokości felgi, ale naprawdę jeszcze nie widziałem tak dużego concave'u, jak mamy tutaj. Dodatkowo na stanowisku mamy tutaj wszystkie nowości, które producent wypuścił na ten sezon. Tutaj mamy do aut luksusowych pokroju Rolls-Royce'a, zresztą na samym końcu w przebitkach wam pokażemy. Mamy również Rolls-Royce'a wyposażone w te felgi, a tu coś dla fanów GT3. Też ich własna interpretacja na tego typu koła. Osobiście ten producent jest w top 5 moich producentów, jeśli chodzi na świecie o felgi, ponieważ naprawdę nie kopiuje nikogo, tylko robi coś twórczego, coś własnego, co się zresztą ludziom podoba, bo bardzo często jest mnóstwo producentów, ale oni przekombinowują. Te wzory są naprawdę unikalne na skalę światową. Jesteśmy na stoisku firmy Willy Masz, która zrzesza mnóstwo producentów. To jest taki hurtownia, można powiedzieć, duża firma, która ma w sprzedaży bardzo dużą ilość felg ekskluzywnych. Zobaczcie tutaj, white body Aventadora, full carbon, do tego kute koła MV Forge, bardzo dobry, znany producent, gdzie również mają niesamowity design. Mi się zawsze w MV Forge podobały tutaj te zdobienia, zobaczcie. Dodatkowo wszystko jest tutaj w macie, rant jest polerowany. SF90 ma dodatkowo koła karbonowe. Patrzcie na ten kapselek. Ta technologia produkcji, widać, że idzie niesamowicie do przodu. Oczywiście same bębny, tak zwane barele, robi amerykańska firma Dynamac. Wielu producentów, m.in. Brixton, Vossen,
MV4 czy wielu, wielu innych, L13 bierze od nich właśnie, a robi środki tylko swoje. Także tutaj naprawdę na tych targach nie wiem, czy coś będzie takiego, co mnie nie zaskoczy. Myślałem, że już widziałem bardzo dużo, bo jestem tutaj czwarty raz, a naprawdę poziom, jeśli chodzi o samochody w stosunku do tego, oczywiście te auta, które mnie interesują, bo superkary są w Polsce na czasie, poszedł niesamowicie do przodu. Zwracam uwagę na bardzo dużo rzeczy. Zobaczcie tutaj, na ten trójkąt tutaj. Tutaj splot karbonu, wszystko się zgadza. Tu, tu i tu mamy jednakowy jakby splot, a nie jakby dwa różne elementy. Także wszystko to ze sobą jest przemyślane i zrobione tak, jak powinno. Mamy tutaj Forda Bronco, naprawdę bardzo modny samochód w tym roku. Pozdrawiamy wszystkich panów z drogówki. Zobaczcie, tutaj około 30 cm te koła wystają. Tu nikt sobie nie robi z tego. Nie ma takich przepisów, które regulują. Koła mogą wystawać. Także tu tuning jeszcze w fajnych latach się zatrzymał, czego nie można powiedzieć o Europie. Tu mamy halę całą z felgami. Pokazujemy wam tylko ułamek tego ciekawszego, bo mnóstwo jest firm, które jedna od drugiej kopiuje lub w tej samej fabryce wykonują i nie ma tu nic ciekawego do pokazania. Także my idziemy na kolejne spotkanie. O, zobaczcie, co tu wpadło. Nasz produkt, jak wiecie, jesteśmy generalnym dystrybutorem Eventuri. Tu mamy wyścigowy samochód Honda Civic z układem od Eventuri, całym z pokrywą. Customowe zawieszenie, widać kute koła, cały pakiet aerodynamiczny, typowo auto przygotowane do wyścigu. Na hali z felgami jest, nie tylko są felgi, ale jest producent, moim zdaniem numer jeden, jeśli chodzi o sprzęt na warsztat, jest to Hunter. Tutaj mamy prezentacje, które właśnie pan prezentuje, jak felgi ściągnąć, a tu obok nas jest maszyna, która sama to robi. Może nam w przewidkach pokażemy, jeśli pan da się pokazać. Tu jest sprzęt do geometrii z własnym podnośnikiem. Tu jest ścieżka diagnostyczna również do tego. Także naprawdę no, sprzęt wysokiej klasy. SEMA to marka sama w sobie. Oprócz targów, które są jedne z największych, to tutaj są również stoisko z gadżetami. Także zobaczcie, można kupić czapeczki, bryloczki, bluzy, koszulki. Dosłownie wszystko, w co można się odziać i na pewno będzie to niezapomniana pamiątka na całe życie. I need it all right now. We should just start right now.